Cześć moi kochani, witajcie na kanale Motomodelarz. Dzisiaj taki odcineczek bardziej stricte informacyjny, jeśli chodzi o Romancika R125. Dalej go posiadam, drugi sezon. Co się zmieniło właśnie w tym odcineczku? Chciałbym wam pokazać kilka błędów, na pewno wytknę odnośnie tego motocykla, użytkowanie, co zmodyfikowałem, co tutaj jeszcze czeka na modyfikację. Znalazłem takie fajne miejsce w lesie. Stwierdziłem, że zrobię tutaj nagrywkę. Jest spokojnie. Nikogo nie ma, nikt nie będzie przeszkadzał, więc można sobie troszeczkę porozmawiać o motocyklu. Dobrze, moi drodzy. Czy coś tu się zmieniło? Wydechy na pewno. Jeśli ktoś widział filmik, to wymieniałem na zwykłe wydechy, bo były tu puste przeloty. Ładnie to gadało, fajnie to gadało, głośno to gadało, ale niestety za głośno. Przy wyższych prędkościach po prostu, bo po krótkiej przerwie ta głowa aż bolała i nie chciałem się tutaj katować, a czasem mam wyjazdy po 100 km sobie robię i no i po prostu nie chciałem schodzić z motocykla z bólem głowy i tak dalej, i tak dalej. To się zepsuło, moi drodzy, bo zepsuło się. Szpileczka od wydechu się uwaliła. Jak widzicie, tu są takie nakrętki. Tutaj się uwaliła. Co jest mankamentem tego silnika? Że te szpileczki są na śrubkę, na szósteczkę. No niestety jest to troszeczkę za cienkie. Najlepiej by było zwalić tą głowicę, sobie rozwiercić, zrobić na ósemkę. Byłoby na pewno pewniej i sztywniej. No aczkolwiek po prostu trzeba bardzo mocno uważać przy montażu i demontażu tłumików, żeby tych śrub po prostu nie pourywać. Jeśli chodzi o klocki, tarcze, nic tu nie dotykałem. Dalej są seryjne, dalej są standardowe. Łańcuszek był zmieniany na nowy wraz z przednią zębatką. Przednia zębatka na początku była 15 standardowo. Teraz założyłem sobie 16 ze względu na mniejsze wibracje po prostu przy tym silniku. Jak założycie 16, a ona tutaj wchodzi bez żadnego problemu, to będziecie mieli mniejsze wibracje na silniku. Po prostu elastycznie będzie wam się jechało tam w tym zakresie 50-60 na godzinę. Nie będzie tego tak odczuwać, tak? Jeśli chodzi o prędkość, no to troszeczkę wam ta prędkość może zmaleć. Ale nie kupiłem tego, żeby jeździć na wyścigi, więc te przelotowe 80-90 spokojnie sobie wystarczy. To takie mój wymysł, jak już kupowałem rzeczy, śrubki a la czaszki. A tak, moi drodzy, wszystko prezentuje się bez zmian. Co do minusów, które chciałbym wam powiedzieć, jeśli ktoś planuje zakup tego motocykla. Przednia lampa bardzo często po prostu nie macie przedniego światła. Powodem tego są odginające się z tyłu od żarówki blaszki. Są bardzo elastyczne i widocznie pod wpływem temperatury one się odsuwają od żarówki i przestaje świecić. Jak żarówka się przepali, bo ona jest dwużarnikowa, czyli krótkie i długie światła macie pod jedną żaróweczkę S2, to wtedy tutaj na tym wyświetlaczu, gdzie macie symbol od długich świateł, ten zapali wam się na niebiesko podczas jazdy i będziecie wiedzieć, że żarówka jest out, trzeba wymienić. Kolejna sprawa, to na pewno chciałbym zrobić zimą, jest ta cholerna kanapa, która jest tak twarda, że po 100 km po prostu nie czujecie kręgosłupa, dupsko jest po prostu tak poobijane, że aż się nie chce jechać. Ona jest mega, mega ciasna. Naprawdę, zobaczcie. Jest bardzo słabe ugięcie. Ja swoje ważę, bo ważę 98-95, zależy różnie, no ale około 100 kg to po prostu to jest tragedia na tym jechać. Nie wiem, może osoby lżejsze będzie im łatwiej. Z takich jeszcze minusów jest ogólnie bardzo kiepska dostępność części. Takich części jak lampy. Chciałem sobie założyć lampę od R250 czy 150. One były z takim dłuższym daszkiem. Takie troszeczkę potężniejsze, nie ma nigdzie w sklepach. Nie ma. Tak samo
Light bary z przodu, żeby dołożyć, też nie ma. Musiałbym rzeźbić tutaj od jakichś innych chopperów, dokładać standardowych, tych, które wychodziły. Niestety, moi kochani, nie ma po prostu takich rzeczy. Takich rzeczy można już nie dostać, mimo tego, że motocykl jest świeży, bo ma 8 lat, to już po prostu producent nie produkuje części i nie są dostępne. Tylną lampkę powinniście dostać, więc z tym nie ma żadnych problemów. Co się zmieniło? Upierdzieliło się lusterko prawe. Oparłem motocykl niestety o za blisko w garażu i wyłamało się. Myślałem, że lusterko jest metalowe, aczkolwiek nie. Nie jest metalowe, jest plastikowe. Zamówione na szybko. Myślałem, że będzie trochę lepszej jakości. To są lusterka Moretti bodajże. Tak, Moretti i powiem wam, że kiepsko. Kiepsko, telepają się. No widoczność powiedzmy, że jest ok, ale wygląd. Wygląd sobie sami możecie ocenić. Nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Także tak to właśnie wygląda. Ogólnie psuć, no nie psuje się. Takie duperele, jeśli chodzi o jakość. W trasie nigdy mnie nie zawiódł. Odpalamy, jedziemy. Jest to prosty silnik. Wiadomo, że nie ma tutaj mocy jakiejś cudownej, bo te 10 koni w tej 125 jest po prostu mało, mało. Mam kupiony cylinder 150 do niego, no aczkolwiek wiadomo, przepisy są przepisami i nie chciałbym, jak to się mówi, dostać kwita za większą pojemność. Doszłoby mi tam do niego z 2 konie więcej, na pewno by elastyczność się zwiększyła, jak i kultura pracy tego silnika, nie? No bo one standardowo tam w Chinach na ich rynku wychodziły jako 150, a że u nas rynek jest taki, a nie inny, że możemy sobie jeździć tylko 125, no to musieli dostosować, zmniejszyć cylinder i ta kultura pracy też jest troszeczkę inna, aczkolwiek 150 na pewno lepiej sobie radzi z wagą tego motocykla, która wynosi tam powyżej 140 kg, więc troszeczkę ten motorek waży. Tyle, moi kochani, ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.